Cześć, dzień dobry, tu Łukasz fotografuje. Ile tygodni, miesięcy, a może lat potrzeba, aby zarezerwować wcześniej waszą wymarzoną salę weselną? O tym w dzisiejszym odcinku. Temat, który elektryzuje znaczną część narzeczonych, to wolne terminy na salach weselnych. I tutaj nie ma się co dziwić, ponieważ zazwyczaj jest tak, że wesele bierzecie jeden, jedyny raz w życiu i dopiero wtedy na własnej skórze dowiecie się, jak długo będziecie musieli czekać na wasze wymarzone przyjęcie weselne. Nie jest tajemnicą, że terminy ślubów dyktują głównie wolne terminy na salach weselnych i dopiero później rozpoczyna się poszukiwanie kościoła i usługodawców. Chociaż powiem wam, że kilkukrotnie zdarzyło mi się tak, że to ja, według oczywiście opinii pary młodej, byłem tym ich najważniejszym wyborem i dopiero po mnie zaczęli szukać sali weselnej, kościoła oraz pozostałych usługodawców na dzień ich wesela. Sprawa z salami weselnymi wygląda w sposób następujący. Pomimo tego, że buduje się ich coraz więcej młodych bierze śluby, to tak naprawdę wolne piątkowe, sobotnie oraz terminy świąteczne w jakieś długie weekendy schodzą w salach jak świeże bułeczki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że organizujemy wesele na 120-150 osób w województwie mazowieckim i chcemy koniecznie, aby to była sobota, to tak naprawdę nie ma się co łudzić, że ciesząca się uznaniem i przepyszną kuchnią sala weselna będzie miała coś wolnego w terminie bliższym niż półtora roku. Tutaj na własnym przykładzie mogę wam powiedzieć, że zaręczyliśmy się w lutym 16 roku, w kwietniu zaczęliśmy szukać i jednocześnie wybraliśmy salę, aczkolwiek najbliższy wolny termin naszej sali to był dopiero koniec października 2017 roku, czyli zobaczcie, półtora roku oczekiwania na nasze wymarzone przyjęcie weselne. Także to idealnie obrazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się najlepsze sale w województwie mazowieckim. Także jeżeli macie milion albo dwa, śmiało możecie inwestować to w salę weselną, na pewno nie będzie to zgubna inwestycja. Przygotowując się do waszego ślubu, przeglądając fora internetowe czy czytając różne grupy na Facebooku, na pewno spotkaliście się, albo jeżeli to przed wami, spotkacie się z tego typu ogłoszeniami: sprzedam miejsce w sali weselnej, odstąpię salę weselną za wysokość zadatku. Są to tak zwane terminy weselne z rynku wtórnego, czyli ktoś miał zarezerwowany dany termin, niestety albo się rozszedł z drugą połówką, albo zmarła mu jakaś bliska osoba w rodzinie i dlatego postanowił przenieść albo odwołać swoje wesele i chce się wyzbyć terminu weselnego. Dzięki tego typu sytuacją, czasami bardzo przykrym, wy możecie na tym zyskać, na przykład złapać jakąś letnią sobotę, na przykład w przyszłym roku. Więc jeżeli zależy wam na czasie i chcielibyście jak najszybciej zalegalizować wasz związek, to wiedzcie, że są tego typu sytuacje i możecie je śmiało wykorzystać, jeżeli oczywiście dane ogłoszenie na daną salę weselną wam przypadnie do gustu. Podsumowując, salę weselną warto, a nawet trzeba rezerwować z wyprzedzeniem 1-, 2- lub 3-letnim, jeżeli chcemy się bawić w naprawdę fajnym, wymarzonym sobie przez nas miejscu. Kolejną możliwością pozyskania naprawdę fajnego terminu weselnego jest zarezerwowanie terminu w sali weselnej, która się dopiero buduje. Tutaj mamy pewnego rodzaju ryzyk fizyk. Z jednej strony bardzo duża dostępność terminów i bardzo fajne ceny, z drugiej strony, no niestety, to jest tylko projekt. Projekt projektem, życie życiem. Potem może się okazać, że to, co na projekcie, nie odpowiada rzeczywistości po wybudowaniu danej sali i będziecie bardzo zawiedzeni. Aczkolwiek osobiście podziwiam takie osoby, które ryzykują, nie boją się i podpisują umowy, widząc jedynie projekt, zarys, jakąś dziurę w ziemi, w miejscu, w którym w przyszłości będzie ich sala weselna. To by było już na tyle. Dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie również komentarz albo napiszcie wiadomość, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć na temat przygotowań ślubnych. Zasubskrybujcie również ten kanał, aby nie przegapić najnowszego odcinka. I do zobaczenia już wkrótce.